been seeking for the glory. Say, say, say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Cześć, witajcie. Jesteśmy w Cornwalli, w okolicach miasteczka Butte. I zaraz pokażemy Wam tutaj całą tą dokładnie miejscówkę, bo jest po prostu cudowna, ale zanim to zrobimy, musimy trochę ogarnąć naszego vana i zjeść śniadanie. Tak, mamy tutaj na śniadanie pewien pomysł. Zostały nam ziemniaki z wczorajszego obiadu i zrobimy sobie a la hiszpańską tortillę. Tak, nawet mamy chorizo, więc... Tak. W ogóle to chcieliśmy Wam bardzo podziękować za ostatniego live'a. Dzięki, że byliście z nami. Fajnie się z Wami rozmawiało. Zabieramy się do roboty. Tak, ja muszę już zjeść, bo zaraz zemdleję. I try to get everyone to see me. I play, play, play my games. But I just... Kiełbaska jeszcze z Hiszpanii. No i rozebrany van. Jak widzicie, nie mamy tutaj wieszaka. Ale będziemy robić pewne zmiany, dlatego to zdjęliśmy i będzie tutaj fajna półka, także... No nie wiem, czy fajna, zobaczymy jaka mi wyjdzie. Okaże się, ale na razie nie ma nic, więc dziwnie to wygląda i tak po prostu nie mamy też gdzie trzymać pewnych rzeczy. Tak, ale no, będziemy jakoś sobie nadrabiać. Radzimy. Dobra, trzeba smażyć kiełbaskę. Jak Wam mówiłem, robimy obiad jeszcze z wczorajszymi ziemniaczkami. Podsmażamy kiełbaskę, do tego ubijemy jajka, położymy tutaj ziemniaki, podsmażymy to wszystko i będziemy mieli taki a la omlet, a la tortille. Dałem właśnie jajka, te ziemniaczki tutaj tak fajnie tym sosem, tłuszczykiem z chorizo nasiąknęły. No ciekawe jak to będzie smakowało. Pewnie będzie smakowało jak w Hiszpanii. No jak pamiętacie w ostatnim odcinku, to znaczy przed live'em, wozimy mąkę cały czas. Tą, która przejechała Francję, Hiszpanię i mamy ją dzisiaj ze sobą. I Monika powiedziała, że już mnie nie podaruje, także dzisiaj na obiad będę robił jakieś naleśniki. No ale zanim to zrobię, no to pójdziemy troszeczkę spalić kalorie z dzisiejszego śniadanka i pokażemy Wam okolice tutaj, a jest naprawdę co pokazać. No i po fitym śniadaniu ruszamy się trochę poruszać, spalić te kalorie. Okolica jest bardzo malownicza. Będziemy szli szlakiem, który już kiedyś na pewno widzieliście w jednym z naszych wcześniejszych filmów z tamtego sezonu, jak podróżowaliśmy po Devon. Jest to jeden z najdłuższych szlaków na świecie wzdłuż wybrzeża. No i ta część tego szlaku właśnie znajduje się tutaj za nami. I będziemy szli w stronę Butte. No a tam z tyłu właśnie jest nasze obozowisko, stoi nasz ciapek. Jest tu sporo kamperów, ale miejsca mamy wystarczająco, żeby jakiś taki mieć dystans i prywatność. No i ten rozciągający się widok z klifów po prostu jest cudownie. Idziemy teraz, tak jak Paweł mówił, tym pięknym szlakiem. No, także zostańcie z nami, bo będą piękne widoki. No, a później będą naleśniki. A, z przepisu Magdy Gessler. W wykonaniu Pawła. Z mąki, która przejechała, kurna, nie wiem, z 15 tysięcy kilometrów. Z mąki podróżniczki, którą ostatnio Wam pokazywaliśmy, że tyle przejechała i Paweł nie zdążył zrobić na czytniku. Ale dzisiaj jest ten dzień. No pogoda nam dzisiaj dopisuje, jest po prostu pięknie, woda ma przepiękny kolor i wybrzeże to słynie z tych wysokich klifów, ale są tutaj też piękne plaże. W tym momencie jest przypływ, więc te plaże są takie malutkie, ale w momencie, kiedy jest odpływ, to po prostu się pięknie odsłaniają
wtedy można sobie pochodzić wybrzeżem. No my idziemy w tamtą stronę, czyli w stronę miasteczka Butte, ale można tym szlakiem iść daleko, daleko w tamtą stronę, w sumie do North Devon, bo my jesteśmy już w Cornwalli. No ale tak jak Wam mówiliśmy, ten cały Coast Path ciągnie się tutaj całym tym wybrzeżem. Aż do kanału Bystrowskiego, wzdłuż Walii. Na plaży dzisiaj panują wspaniałe warunki, jest bardzo ciepło, trochę wiecznie. No i mamy czerwono-żółtą flagę, która oznajmia nam, że możemy się kąpać bezpiecznie, bo czuwają nad nami ratownicy, którzy są tutaj właśnie z lewej strony. No ja powiem Wam szczerze, nie odważyłem się kąpać. Wczoraj zamoczyłem sobie tylko nogi i po tych ciepłych hiszpańskich morzach jakoś mnie to zimne angielskie może nie przekonuje do tego, żeby się pokąpać. W sumie tak teraz się zastanawiamy z Moniką, czy można to cały czas nazywać morzem, bo patrzyłem na mapę, to niby to jest Morze Celtyckie, ale w sumie ono już wchodzi... Zaczyna się Ocean Atlantycki, no więc... No właśnie. No. Może będziemy to nazywali Oceanem Atlantyckim, tak fajniej brzmi. Tak, znowu jesteśmy nad oceanem. Tak, trochę zimniejszym z tej strony. Nie jest źle, jest pięknie. Nie pada. Świeci słońce, błękitne niebo, bezchmurne. No, tak sobie idziemy tą ścieżką, która się tutaj właśnie kończy. Klif się chyba trochę obsunął, no a dalej tu jest ogrodzony teren prywatny. Niby wygląda tu fajnie, taka działka nad morzem, ale jak widać morze tą działkę zjada. Widzimy, że jest wydeptana ścieżka tutaj, więc pewnie trzeba będzie obejść ten domek. Domek? Wille, angielska willa. No, także idziemy teraz tędy. Tak idziemy i tak wspominamy sobie Hiszpanię, bo te skały właśnie, te wystające tam na morzu przypominają nam te wulkaniczne skały de las Sirenas w Cabo de Gata. No, wpadamy w taką nostalgię, tęsknotę za Hiszpanią, za wybrzeżem, za całym tym czasem spędzonym w wannie, za tą wolnością, za tą myślą, że nie trzeba w poniedziałek rano wstać i iść do pracy. No, tak, powiem Wam szczerze, że te podróże są piękne, ale potem ciężko się obudzić z tego pięknego snu. Dokładnie, ciężko zmierzyć się z rzeczywistością. No aczkolwiek, no ja to mógłbym tak teraz tu iść i iść. No właśnie, Paweł tak cały czas i chce iść, 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 ale to moglibyśmy nawet dojść do Land's End, czyli już do końca tego Półwyspu Cornwallijskiego. Ale wiecie, dlaczego on chce tak iść? Bo nie chce robić naleśników. Nie. No. To wracamy. Idziemy robić naleśniki. No wracamy. Trzeba coś zjeść. Masz rację. Ja już zgłodniałam sobie po tym spacerze. No i ja. Mąkę trzeba w końcu wykorzystać, bo nam się skawali, kurde, trzeba ją będzie w jakąś gablotkę schować. Dobra, to lecimy z powrotem. No i dobra, lifeik z Wami już się skończył, zabieram się do pracy. No, ja robię naleśniki z przepisu Magdy Gessler i on wygląda to tak, że 1,5 szklanki mleka, 1,5 szklanki wody, 2 jajka i 2 szklanki mąki. To wszystko miksuję, do tego jeszcze szczypta soli i na takiej naszej płaskiej patelni będę robił naleśniki. Cała ekipa już czeka na te naleśniki.
bo już w sumie jest późno, miałem zrobić przed live'em, ale że tak się wszystko potoczyło, jak się potoczyło, zrobiłem po live'ie. No i wszyscy teraz głodni, czekają na moje naleśniki. Presja ogromna, ale mam nadzieję, że się uda. Dwie szklanki mąki. Do tego półtorej szklanki wody. I mleko. Do tego dodajemy dwa jajka. Jajka niektórzy rozbijają najpierw, robią taką piankę, ale ja tego nie robię. Przydałoby mi się tutaj gniazdko na 220, powiem wam. No i byłbym zapomniał szczypta soli. Nie wiem, czy słyszycie, jak wieje dzisiaj. Chyba dodałem dwie. Myślę o filmowaniu i myślę o robieniu tutaj naleśników i chyba dodałem dwie albo trzy szczypty soli, bo się zamyśliłem. No to by było na tyle. Te łopatki to zawsze od razu myję, bo jak potem to ciasto z naleśników zaschnie, to jest ciężkie do umycia. Jak widzicie, no troszeczkę przesadzam z użytkowaniem tej wody, ale tutaj na miejscu jest dostęp do świeżej wody. Mogę sobie na to pozwolić. No. Wszystko zawsze staram się odłożyć na miejsce, bo jak tego nie robię, to się zaraz robi podczas gotowania bałagan. Ciasto na naleśniki już jest spoko. Żeby sprawdzić, czy ciasto jest już gotowe, trzeba zanurzyć w cieście, podnieść do góry i patrzeć, jak spływa z łyżki ciasto. Jeżeli osiada, tak jak tutaj, to znaczy, że jest ok. Nie wiem, tak czytałem. Jak macie jakieś inne patenty, to dajcie znać w komentarzach. Dajemy ciasto. W domu mam taką fajną wymiarową łyżkę i mam miarkę, a tutaj muszę sobie tak uzupełniać to. Synchronizować ruchy. Kilka łyżek. O, ale spoko. Jakoś to idzie. Tak w ogóle powiem wam taką ciekawostkę. Wiecie, że cały czas używamy gazu, który tankowaliśmy w Hiszpanii. Także, no tak jak już wspominałem, będę go musiał wypompować całkowicie, ale no na razie jeszcze jest. Także korzystamy z niego cały czas. A to są mojej mamusi pyszne powidła. Tutaj mamy jeszcze dżem z Hiszpanii, ale to dopiero jak się skończą powidła. Smaży się tam wszystko ładnie, pięknie. A ja nie mogę włączyć wentylatora, bo mi obciera wiatrak. Nie wiem, co się stało, ale ten dźwięk taki trochę dziwny jest. Otwierałem wszystkie okna, drzwi trochę uchyliłem, no ale wentylator nie działa. Znaczy, no działa, ale obciera, no tak jak słyszeliście. Musiał wejść na dach chyba, albo jakiś tutaj dystans zrobić między tutaj tym silniczkiem, a tu jest taka jakby listwa, po której chodzi prowadnica do tego daszka, żeby się uchylał albo zamykał, co się tutaj tym kręci. Musiał rozwiązać tą zagadkę Archiwum X. Najlepsze powidełka na świecie. Powidełka mamusi. No i moja furka naleśników rośnie i rośnie. Coraz więcej. Wszyscy już się niecierpliwią i czekają. Mam tylko nadzieję, że się nie rozczarują tym smakiem naleśników. Aż się boję je podać za chwilkę. Hej, gdzie jest mój naleśnik jeden? Co się cieszysz? Co przed kolejką wpadłaś? Ja już musiałam poza kolejnością, ale... No pięknie. Wszyscy jeszcze czekają, ale już nie mogłam się doczekać. Nie, ale jak? Powiedz jakieś doznania może. Dobra? Niebo w gębie. Kurczę, poczekaj, mi się naleśnik następny pali. O, jest, jest, jest. Monika tak zawsze. Ona nigdy nie może wytrzymać.
Jak to się mówi, że pierwszy nalicznik zawsze jest nieudany i musi trafić do kosza, a to Pawła zawsze jest udany i to ja go muszę zjeść. Bo ja dobrze rozgrzewam patelnię, jak to mój kolega w pracy powiedział. Wojtek, serdecznie Cię pozdrawiam. Naleśniczki zrobione. Teraz idą do zjedzenia, ale przekroję na pół, żeby było łatwiej brać. I żeby będzie było więcej. Ja już się nie mogę doczekać. Już jednego oszamałam, szczerze mówiąc. No przecież każdy widział. Myślałaś, że to zrobiłaś w ukryciu? Jesteś na kamerach. CCTV. Idziemy. Zobaczymy, czy będzie smakowało. Na razie wszystkim smakuje. No nie dziwne. No bo tyle czekali. Idę, bo zaraz wszystko zjedzą. Dobre? Ale tu jest taka hiszpańska mąka. Taka, dużo, wiesz, dużo, tak, dużo podróży miał. Solą taką, wiesz, tą bryzą hiszpańską czuć. Je, yeah, udało się. Ale powidła mamusi są rewelacja. No mamo, słyszysz? Powidła są rewelacja. To ja spróbuję w końcu. I don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. No i tak, naleśniki zjedzone, wszystkim smakowały. Przepyszne były. Mam prostu nadzieję, że nikt nie oszukiwał. Nie no, zniknęły dosłownie w 60 sekund może maksymalnie, więc chyba smakowały. Także, no będziemy kończyli tego vloga teraz. Dzięki, że byliście z nami. Mam nadzieję, że Wam się podobał film. Nowych widzów zapraszamy do subskrypcji. Zostawcie po sobie jakiś ślad, dajcie lajka, komentarz. No i co? Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Hej! Hej.